Hej, witajcie na kanale Basia w Katozie, z tej strony oczywiście Basia. Dzisiaj Was zapraszam na odcinek z serii Must Have, czyli nie wiem ile produktów, które powinniście mieć w domu. Lista nie jest zrobiona tak od najważniejszego do najmniej ważnego, jest po prostu zrobione z takich, moim zdaniem, 10 produktów, które warto jest mieć w domu, które są naprawdę takim typowym must have. Pierwszym punktem jest makaron koniak. Jest on, moim zdaniem, bardzo dobrym zastępstwem dla zwykłego makaronu. Jeżeli już Wam brakuje po prostu jakiegoś spaghetti, jakiejś zapiekanki z makaronem, albo po prostu chcecie dorzucić sobie coś dodatkowego do zupy, jest idealnym połączeniem. Można go kupić gdzieś na pewno na jakichś internetowych stronach. Ja kupuję w sklepie Action, tylko że ja mieszkam po prostu w Holandii, więc tutaj też mam go dostępny. Na pewno jest też w Action w Niemczech i w Polsce, z tego co mi wiadomo. Drugim produktem must have na mojej liście jest oczywiście olej MCT. Jest to coś, do czego było mnie dosyć ciężko przekonać, do teraz żałuję, że tak długo zwlekałam, dlatego że mamy dwie postaci. Albo pierwszą w postaci płynnej, albo w postaci proszku. Obydwie sprawdzają się u mnie rewelacyjnie, ponieważ olej w płynie zazwyczaj dodaję do zup, bądź jakichś sosów, po to, żeby podnieść sobie kalorykę i tłuszcze, ponieważ z tym na początku najczęściej miałam problem, żeby dobić i do teraz tak to ze mną zostało. A olej MCT w proszku najczęściej dodaję do różnych wypieków, bądź naleśników, ewentualnie do jakichś szejków, ewentualnie śmietany z owocami. I jest to super właśnie podniesienie tłuszczy. Punktem trzecim jest olej kokosowy. I tutaj macie do wyboru albo rafinowany, albo nierafinowany. Rafinowanego, bezzapachowego najczęściej używa się do smażenia bądź do pieczenia, a nierafinowanego można dodawać do deserów na zimno. Tutaj polecam też zapoznać się, bo są przeróżne firmy, przeróżne możliwości, ale olej kokosowy musi być w domu. Na mojej liście oczywiście nie mogło zabraknąć masła orzechowego. Coś, czego wcześniej nie umiałam przełknąć, teraz stało się jednym z podstawowych takich produktów, które w kuchni ketogenika znajdują się tak na takiej półce, na wyciągnięcie ręki, żeby sięgnąć właśnie w momencie, kiedy macie ochotę na słodkie, kiedy upiec jakieś dobre ciasto. Możecie upiec też chleb z masła orzechowego. I o dziwo nie smakuje on tak mocno orzechami, jak byście myśleli. Następnym punktem i produktem jest jajko. Nie mogło go tutaj zabraknąć, bo jest to główny zlepek wszystkich podstawowych i najlepszych makro i mikro elementów. Takim dodatkowym punktem jest na pewno boczek, parówki i ser. To, co musicie mieć w lodówce. Bo kiedy stajecie się głodni, kiedy potrzebujecie jakiejś przegryzki, to chyba jest takie najszybciej, po co można sięgnąć. Zawsze możecie wziąć po prostu parówkę, wrzucić, okręcić serem i zjeść szybciutko tak, żeby coś wrzucić do tego żołądka, ale też pamiętajcie o tym, żeby używać parówek, które są dobre składowo, nie używać tych najgorszych, nie będę tutaj wymieniać firm, bo też nie mi to oceniać, ale pamiętajcie o tym, żeby patrzeć, najlepiej szukać właśnie takich, które mają 100% mięsa w mięsie. Moim takim punktem dodatkowym jest też puszka rybek. Może to niektórych zadziwić, ale taka makrela w oleju jest super pomysłem, kiedy nie macie nic innego pod ręką do zjedzenia, jesteście w pracy, nie chcecie przerywać diety, nie chcecie sięgać po to, co jest zawsze gdzieś pod ręką, czyli powiedzmy pączek czy kanapka, tylko nie macie pomysłu, a potrzebujecie coś zjeść wysokotłuszczowego. W takim razie taka puszka rybek będzie idealna. Kolejnym produktem must have jest gorzka czekolada. Ona super zastępuje Wam chęć na jakiekolwiek słodkie. Pamiętajcie, że też będąc na ketozie zmienia Wam się całkowicie pojęcie o słodyczy. Taka gorzka czekolada wrzucona na język, wystarczy jedna kostka i już nie macie w ogóle ochoty na nic. Następnym produktem są orzechy. Pamiętajcie o tym, żeby wybierać też orzechy, które nie mają zbyt dużej zawartości węglowodanów. Na przykład tak jak nerkowce. Nerkowce są pod tym względem wysokowęglowodanowe, pod względem wszystkich orzechów, które mamy dostępne, ale też musicie wziąć przecież pod uwagę swoje preferencje smakowe. W moim wypadku wolę zjeść troszeczkę mniej orzechów nerkowca, które bardziej lubię, niż na przykład orzechów pekan, które mają mniej węglowodanów, ale na przykład mi smakują dużo gorzej.
Następnym punktem na mojej liście, którego nie mogło zabraknąć, jest zawsze ratująca naszą dupę babka jajowata. No, niezliczoną ilość razy udało mi się podratować moje na przykład placuszki z cukinii, które już się tak rozwalały na tej patelni, kiedy dodałam troszkę babki jajowatej. Jest to też najbardziej słynny składnik pierwszych bułek ketogenika, które najczęściej wszyscy robią. Ma swój specyficzny smak, to prawda, ale myślę, że na początek wcale nie jest taka zła. Ja teraz już robię całkiem inne pieczywo, dlatego że jestem też już dużo bardziej zgłębiona w ketozę i wiem, co mogę, ale to są chyba jednak pierwsze bułki upieczone na babce jajowatej. Są chyba pierwsze bułki najczęściej, które ktoś zjada. No i dodatkowo jest fajna właśnie jako zlepek do ciast, bo bardzo dobrze wciąga wodę i jest super pomocą w wypadku, kiedy macie złą konsystencję ciasta. Ostatnim już punktem jest mąka kokosowa i mąka migdałowa. Jest to też taki chyba, wydaje mi się, must have, bo nie tylko samym mięsem i nie tylko samym tłuszczykiem człowiek żyje, ale też czasem pomyślimy sobie właśnie o na przykład ciastku z kubka czekoladowym, czasem też pomyślimy o jakimś cieście. Choćby nawet sama mąka migdałowa idealnie zastępuje panierkę do kurczaka. Więc to jest ostatni punkt must have na mojej liście. Jeżeli macie jeszcze jakieś punkty, jakieś produkty, które warto by było dodać, oczywiście napiszcie tam na dole w komentarzu. Myślę, że Wam się podobało. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Podeślijcie swoim znajomym ketogenikom, bądź tym, którzy się zastanawiają, czy wejść na ketozę, tak samo ten film. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, hej.